Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Drugi list do Tesaloniczan, 3, rozdział 18, werset. Butelka w morzu. Jak każdego popołudnia Piotr wybrał się na spacer wzdłuż morskiego wybrzeża. Wkrótce po rozpoczęciu spaceru zauważył butelkę pozostawioną na plaży przez falę. Nic z tym nadzwyczajnego, a jednak przyglądał się jej bliżej. Ta butelka była naprawdę wyjątkowa. Zawierała list. Piotr odkrył, że została ona wyrzucona na krawędzi kry lodowej 3 lata wcześniej przez członków ekspedycji na biegun północny w celu zbadania prądów. Dryfowała aż do plaży, po której spacerował Piotr. Spacerowicz otrzymał wysoką nagrodę. Być może po raz pierwszy czytasz lub znasz lub słyszysz fragment listu do Tesaloniczan cytowanego na początku, w którym apostoł Paweł prosi o łaskę Chrystusa dla wierzących w Tesalonice. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Drugi list do Tesaloniczan 3:18, przepraszam. Od jego wysłania, od wysłania tego listu, minęło już prawie 2000 lat. Jest to dokument o fundamentalnym znaczeniu, ponieważ jest częścią Biblii, Słowa Bożego, skierowanego do wszystkich ludzi. To cud, że ten list, podobnie jak inne księgi Biblii, przetrwał przez niezliczone niebezpieczeństwa historii. Biblie często były konfiskowane, palone, podczas prześladowań chrześcijan. Jednak Bóg zadbał i zawsze będzie dbał o to, aby Jego spisane świadectwa zostały zachowane. Ich wartość jest trwała i uniwersalna, a ich moralna nauka prowadzi nas do dziś. Może nieuważnie przeszedłeś obok tej, w cudzysłowie, butelki na piasku, tej Biblii na twojej półce. Zwróć uwagę na jej przesłanie, jest ono dla ciebie istotne. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Drugi list do Tesaloniczan 3:18.